Witajcie w nowym sezonie Szkółko Wieści. W tym roku będziemy się widzieć raz w miesiącu, zawsze w ostatnią niedzielę miesiąca. A będziemy mówić o drzewie. O drzewie? To my kręcimy programy przyrodnicze? Chcieliśmy kręcić Szkółko Wieści. Masz rację i nadal będziemy kręcić Szkółko Wieści. Ale wiesz, w pierwszym psalmie czytamy takie słowa. Szczęśliwy mąż, czyli szczęśliwy człowiek, który nie idzie za radą bezbożnych, ani nie stoi na drodze grzeszników, ani nie zasiada w gronie szyderców, lecz ma upodobanie w zakonie Pana, czyli w prawie Bożym. I zakon jego rozważa dniem i nocą. Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, wydające swój owoc we właściwym czasie, którego liść nie więdnie, a wszystko, co uczyni, powiedzie się. Psalm pierwszy mówi nam o tym, że jeśli będziemy rozważać Boże Słowo, jeśli będziemy przestrzegać Bożych praw, wtedy będziemy jak drzewo. Patrz, jakie piękne drzewo wybrałam na początek dzisiejszego sezonu. Jest tak wielkie, że nie jesteśmy w stanie objąć go we dwoje. To drzewo ma wiele, wiele lat. Głębokie korzenie, solidny pień i rozłożystą koronę. Dlaczego? Dlatego, że swoimi korzeniami sięga głęboko do żyznej gleby. Od tego będziemy chcieli zacząć tegoroczny sezon Szkółko Wieści. Człowiek, który jest dobrze zakorzeniony, zakorzeniony w Bożym Słowie, również jest jak solidne, porządne drzewo, które wydaje dobre owoce. Mam nadzieję, że wiele z tych owoców będziemy mogli poznać w tym sezonie Szkółko Wieści. Dobra, to teraz już wszystko rozumiem. Ja lecę do studia. Cześć! A ja tu jeszcze chwilę zostanę. Ja już w moim nowym studio zapraszam Was do pierwszego działu, który towarzyszyć nam będzie w tym sezonie. Zakorzenieni w źródle, źródło oczywiście Boże Słowo. W tym dziale będziemy więc sięgać do Biblii, aby poznawać, co Bóg chce nam powiedzieć. Jezus wyszedł z domu i poszedł nad morze. I zebrało się wkoło Niego mnóstwo ludzi. Dlatego wstąpił do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu, jak ja teraz. I mówił do nich wiele w podobieństwach. I rzekł do nich tak. Oto wyszedł siewca, aby siać. A gdy siał, upadły niektóre ziarna na drogę, to przyleciało ptactwo i je zjadło. Inne zaś padły na grunt skalisty, gdzie nie miały wiele ziemi i szybko powschodziły, gdyż gleba nie była głęboka. A gdy wzeszło w słońce, zostały spieczone, a że nie miały korzenia, uschły. A inne padły między ciernie, a ciernie wyrosły i zadusiły je. Jeszcze inne padły na dobrą ziemię i wydały owoc, jedne stokrotny, drugie sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny. Wiecie, dlaczego ziarno, które padło na drogę między skały i między ciernie, nie wydało obfitego plonu? Dlatego, że jeśli ziarno nie miało gdzie wypuścić korzenia, nie mogło się dobrze rozwijać, nie mogło czerpać tego, co daje mu żyzna gleba. Spójrzcie, znalazłam takie drzewo, które złamało się i upadło, dlatego, że również nie miało silnych korzeni. Tylko dobre, mocne korzenie gwarantują obfity plon. Dlatego ziarno, które padło na żyzną glebę, wydało stokrotny plon. Tak samo drzewo, które ma mocne, głęboko wpuszczone w ziemię korzenie, może rosnąć 50, 100, a nawet kilkaset lat. Ale jeśli tak jak to drzewo nie jest zdrowe, dzieje się z nim dokładnie co tutaj, czyli powala się i umiera. Tak samo jest z nami ludźmi. Jeśli nasze duchowe korzenie są mocne, silne i sięgają głęboko do Bożego Słowa, czyli jeśli w swoim życiu stosujemy to, co jest napisane w Biblii, nasze życie jest wartościowe.
możemy w naszym życiu wydawać dobre owoce, czyli możemy robić dobre rzeczy. Możemy wzrastać, czyli możemy budować naszą wiarę, możemy rozwijać naszą wiarę. Jeśli mamy dobre korzenie, to znaczy, że czerpiemy to, co jest najważniejsze w naszym życiu, od Pana Boga i od Bożego Słowa. Gdzie są Twoje korzenie? A teraz zapraszam Was na spotkanie pod palmą Debory. Debora była sędzią w Starym Testamencie. Siedziała pod palmą i przyjmowała ludzi, którzy chcieli z nią porozmawiać. W Szkółkowieściach pod palmą Debory będziemy spotykać się z różnymi ludźmi, którzy opowiedzą nam ciekawe historie. Dziś moim gościem jest profesor Jerzy Sojka ze szkoły, która uczy przyszłych księży. Panie profesorze, słyszałem, że nie tylko człowieka można porównać do drzewa, ale i cały Kościół. Chrześcijaństwo można przyrównać do drzewa. My dzisiaj żyjemy w jego koronie, jego korzenie zaś tkwią 2000 lat temu w wydarzeniach związanych z osobą Jezusa Chrystusa, o których czytamy w Biblii. By korona mogła się prawidłowo rozwijać, życiodajne soki, czyli przekaz dobrej nowiny o zbawieniu w Jezusie Chrystusie, musi do niej docierać bez przeszkód. Nie zawsze tak było. 1500 lat po powstaniu chrześcijaństwa wielu widziało, że Ewangelia nie dociera do ówczesnego Kościoła. Wśród nich był augustyański zakonnik Marcin Luther. Dostrzegał on nie tylko zewnętrzne nadużycia, takie jak sprzedawanie stanowisk w Kościele czy chęć Kościoła, by sprawować świecką władzę, ale również coś o wiele groźniejszego. Ludzie nieraz słyszeli, że zbawienie nie jest darem, ale wymaga zapracowania przez człowieka, czy nawet zapłaty. Czyli Marcin Luther zauważył, że w Kościele uczy się ludzi inaczej, niż nauczał Pan Jezus? A skąd ten zakonnik Luther to wiedział? To niebezpieczeństwo stało się dla Lutra jasne, kiedy studiował Pismo Święte, Księgę Psalmów, później listy apostoła Pawła do Rzymian i Galacjan, czy list do Hebrajczyków. Dlatego właśnie 31 października 1517 roku wystąpił z 95 tezami przeciwko odpustom. Były one zaproszeniem do dyskusji o tym, czy sprzedaż odpustów nie odcina Kościoła od jego korzeni. Zrobił to po to, by odnowić Kościół, by właściwe miejsce w nim zyskała dobra nowina, Ewangelia o zbawieniu w Jezusie Chrystusie. Ten Marcin Luther to był odważny, jak napisać te 95 zdań i przybić je na drzwiach Kościoła, żeby wszyscy mogli je przeczytać. I co, udało mu się przekonać wszystkich księży, żeby zmienili sposób nauki w Kościele? Niestety nie udało mu się przekonać kościelnych zwierzchników. Jednak odważnie głosił odkrytą przez siebie Ewangelię, gromadząc wokół siebie ludzi, którzy czuli się przywiązani do jej przesłania. My jako luteranie dzisiaj jesteśmy ich spadkobiercami. Jesteśmy spadkobiercami, to znaczy, że w kościołach ewangelickich, inaczej luterańskich, uczymy tak jak Luter. Dzisiaj podsumowujemy to przesłanie Ewangelii w formie tak zwanych reformacyjnych sola. Pierwsza i najważniejsza z nich głosi Solus Christus, jedynie Chrystus. Mówi ona o tym, że tylko dzięki Jezusowi Chrystusowi otrzymujemy od Boga zbawienie. Dzieje się tak dzięki Bożej łasce. O tym mówi kolejna sola, sola gratia, jedynie łaska. Łaska czyni ze zbawienia dar, który człowiek przyjmuje wierząc w obietnice Boże. Sola fide, jedynie wiara. Te obietnice docierają do nas jako Boże Słowo. Bóg do nas mówi, kiedy czytamy Pismo Święte, kiedy słuchamy kazań czy historii biblijnych na szkółkach niedzielnych. Doświadczamy Jego obietnic, kiedy jesteśmy chrzczeni i przystępujemy do Wieczerzy Pańskiej. Dlatego czwarta reformacyjna sola brzmi solum verbum, jedynie słowo. Listę sola zamyka sola scriptura, jedynie Pismo Święte. Mówi ona, że to Biblia jest najważniejszym i nadrzędnym źródłem naszej wiary. Ma ona zagwarantować, że nie utracimy łączności z korzeniami drzewa chrześcijaństwa, a więc przesłaniem o Jezusie Chrystusie i Jego darze zbawienia, jakie przekazano nam na kartach biblijnych. Sola. Postaramy się zapamiętać. Tylko Chrystus, tylko łaska, tylko wiara, tylko Słowo Boże, tylko Pismo Święte. To jakby 5 filarów, na których powinniśmy budować naszą relację z Bogiem.
Bardzo dziękuję za rozmowę, bo czułem się jak prawdziwy student chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. A teraz zapraszam Was do warsztatu cieśli Józefa. Pamiętacie rzymskiego tatę Jezusa? Był stolarzem i swojego syna także uczył pracy z drewnem. W naszym warsztacie za każdym razem nauczycie się czegoś nowego. Co zrobić można z drewna? Kochani, dowiedzieliście się dzisiaj o tym, że człowieka można porównać do drzewa. Dlatego chciałabym zaproponować Wam zrobienie dzisiaj właśnie drzewa. W warsztacie cieśli Józefa będziemy za każdym razem robić coś z użyciem drzewa albo drewna. Dziś mam taką gałązkę brzozy i do tego mnóstwo liści. Słuchajcie, jesienią z tym na pewno nie będziecie mieli żadnego problemu. Do tego będziemy potrzebować taką gąbkę florystyczną. Może być zielona. Zielona jest do żywych kwiatów wprawdzie, ale my sobie ją wykorzystamy do naszej pracy plastycznej. Może być też szara. Zależy, jaka będzie w Waszej pobliskiej kwiaciarni. I przyda się też filiżanka albo mała szklanka. To będzie nasza forma, z której zaraz skorzystamy. Odkrajamy sobie kawałeczek gąbki florystycznej. Uwaga z nożem. Jeśli Wasz nóż jest bardzo ostry, poproście rodziców o to, żeby Wam troszkę pomogli. I teraz używamy naszej filiżanki jako foremki. O! Czy mi się to uda teraz wyciągnąć? Można okroić nożykiem i wtedy na pewno jakoś to wyjdzie. Foremka wyjęta i teraz wbijamy naszą formę na szczyt gałązki. Natomiast z drugiego kawałeczka gąbki florystycznej zrobimy podstawę. I teraz, żeby ta podstawa była ładna, to moje drzewo będzie stało na górce. Muszę sobie wykroić taką górkę z tego. O. Moje drzewo już stoi na górce, ale czego mu brakuje? Brakuje mu korony. A więc bierzemy liście i teraz wbijamy dowolne liście. Kolorowe to wtedy będzie jesienne drzewo. Wbijamy liście w tą gąbkę florystyczną. Moje drzewo już ma liście, czyli całą koronę, ma pień i stoi na górce i wierzę, że ma też dobry korzeń, który pozwala mu stabilnie stać. Pamiętajcie, że jeśli my mamy dobre korzenie, jeśli czerpiemy swoje życiodajne soki, czyli to, co mądre, co dobre, co wartościowe z Biblii, z Bożego Słowa, od Pana Boga, to wtedy także jesteśmy jak stabilne, solidne drzewo. Życzę Wam wszystkiego dobrego i do zobaczenia za miesiąc w warsztacie cieśli Józefa. Fajnie się było z Wami spotkać po tak długiej przerwie. Mam nadzieję, że te szkółkowieści Wam się podobały. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i do zobaczenia za miesiąc. Cześć!